My dzisiaj po śniadanku jedziemy z Ewelinką na poszukiwania. A Hania co będzie robiła? Jechać do babci Marzeny, bo boli mnie łóżko. I nie jedzie z nami na poszukiwania? Żałujesz tego? Nie żałujesz? A chciałabyś z nami pojechać? Nie. Na pewno? Jesteś przekonana na 100%? Jakbym nie była chora, to bym sobie zrobiła wykopki z moją koleżanką Leną u babci Marzeny. Bo ona zakupała swoje skarby. I byś szukała skarbów, tak? A my jedziemy szukać swoich skarbów. I feel like I'm losing my mind. Zimno dzisiaj, nie? Troszkę. Ale dla nas to nie jest przeszkoda. Żadna. Witam Was na kanale Odkrywca Historii. Ten mroźny weekendowy dzień. Jak widzicie, dla nas pogoda nie straszna. No i co? Zaczynamy poszukiwania. Pierwszy strzał, od razu taka obręcz. A dzisiaj oczywiście śmigam z Deusem. A Ewelinka z czym śmiga? Z Deusem. Też z Deusem. Niestety na nic innego nie potrafię się przestawić. Już tak długo z nim śmigam. Wykrywać z tradycją i no, z możliwościami. Lubię go, więc na niczym innym nie potrafię chodzić. A myślałem, że go bardziej lubisz niż ten wykrywać. Bo ciebie bardziej lubię. Jak już tu jesteś przy mnie, to chcę Wam się pochwalić. To był mój pierwszy sygnał i mam guziczek. Guzik kalesonowy, tak? Był to pierwszy sygnał na monitorku, nic mi się nie wyświetlało, ale mówię, jak coś tam pierdzi pod wykrywaczem, to mówię, kopię. Wiesz, to jest tak, że jak ci się nie pokazuje ID, a jest sygnał, czyli coś jest bardzo głęboko. Ale gratuluję Twojej intuicji. Dziękuję, dziękuję. Piękna klamerka, zobaczcie. Stara robota. Oko się cieszy. Zbliżają się święta, potrzebna ryba. Haczyk już jest. Tylko teraz wybrać się na ryby i i złowić coś. I będzie kart na wigilijny stół. Od haczyka zaczęliśmy. Nawet trzeba go złowić, bo w tych sklepach to jest, słyszałeś, ponad 70 zł za kilogram karpia. Tak, kupimy sobie jednego i 3 dni świąt będziemy lizać po kawałku tego karpia. A może lepiej złowić. A co ty masz na tej łopacie, tak ciągnie za sobą? Świąteczne ozdoby, kochanie. Chcesz, mogę ci takie załatwić. Świąteczne ozdoby, mówisz. Aluminiowy drut, to na choinkę będziemy ten rozciągać. Tak jest. Żal mi było wyrzucić, a do torby mi się nie mieści. A co masz w tej torbie swoich skarbów? Ze skarbami. Co mam? Co mam? Takie cuś. Takie cuś, kawał od łańcucha. Ale mam stary dzwonek. Pani, ale szkoda, że ten, że podzewiały. Zobacz. No. I jeszcze mam. Szkoda, że bez napisów. Komuś od butów pewnie? Nie, od jakiegoś paska. No to tutaj bogato widzę u ciebie. No i dużo tych takich wózki, druciki, łuski. Na bogato. Na bogato. A zobacz, co ja mam. Złomowo, pokazuj. Wiesz, co to jest? Nie. Ktoś by pomyślał, że to od podstawka od krzyża, a to jest tłok. Od samochodu tłok. Wyobrażenia są różne, natomiast wiesz, jak to jest. Jakie mam czarne rękawice. Pyk, 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 pyk. Oto krateczka. Pewnie od budynku, z budynku gospodarczym, gdzie inwentarz był odgradzany. Co to za okrzyk? W poprzednim odcinku ty miałeś karabin, teraz ja mam karabin. Masz. No wygląda to faktycznie jak karabin. No to chyba od rowera, nie? Tak, widełki. Tylko zobacz, tabliczki znamionowej tutaj nie ma.
bo te tabliczki, wiesz, zbierają kolekcjonerzy, ale to chyba od Ukrainy będzie, wiesz? Duże koło. Ręce do góry. Majtki w dół. Majtki w dół. Może kawusie? Zobacz. Kogoś poparzyło i wyrzucił cały ten koszyczek do trzymania szklanki. Nawet reszta szklanki jest, ale zapachu kawy nie czuć. Ozdobna jakaś. Ale powiem ci, że kawy to bym się napił. Ozdobna. No, jest to chyba z jakiegoś koloru wykonana, bo sygnał był pewny. Walił po uszach jak dzwon. Wyjdziemy po Hanie, to zajdziemy do mamuni na kawkę. Tak jest. Ale to ja ci też się pochwalę, co znalazłam. To pokaż. Tablica rejestracyjna, to bierzemy do sklepu, to się przyda. Ciekawe, co tutaj jest. DL00. Ale w internecie można sprawdzić, nie? No na pewno, nie? Co to za rejestracja? No i... złom. Kawał złomu. A te coś tam, tu? To kawałek szmaty. Szmaty? A! I to z jednego dołka. Pompki, srąbki i organy. A faktycznie pompka, no. Zobacz, czy sprawna. W jaki sposób mam to sprawdzić? No, dymniej powietrza. Niesprawna. Oj, na wesoło. I tą butelkę na oko znalazłaś? Nie, w śmietniku. Tam mnóstwo sygnałów, ale mnie zaciekawiła. Szampon. Pierwszy raz widzę, że szampon jest w tej butelce szklanej. Bo ty jesteś młoda. Ja akurat korzystałem z takich, bo to lata 80. Ty jeszcze nie wiedziałaś, o co w tym wszystkim chodzi, a już głowę myłem. O, proszę. No, Tatra. Taro, skarbie. Taro, kuźwa, co ja Tatra. Tatry, już ci Tatry w głowie. Piwo mi w głowie. Na wieczorny mecz. Polena Jawor. I na koniec przykontrowałem. Zobacz, co znalazłem. Jazdę. Nie wiem, czy rosyjską, czy szeryfa, bo... A jest tutaj coś napisane. A weź przeczytaj, bo ja ślepy jestem. Myślę, że ja tam będę widzieć? No to... Nie, trzeba ją wyczyścić, ale jest tutaj coś. Ale po polskiemu, czy po rosyjskiemu? Tego to ja nie wiem. I nawet tu z tyłu widać, że się odbija napis. A weź tam ślini i to i odczytaj. Tak jeszcze na gorąco. Tak przy wszystkich? No. Przestań. Walczysz. O Jezu. Takim oto pręcikiem. Na siłkę się nada? Ja, na muły. Złomu to tu jest niesamowicie dużo. No sporo. Przyda się. Holsa? A daj. Proszę cię. Na podsumowanie poszukiwań, co i cukierek dla ochłody dobry. No faktycznie, mrozi gębę. O Jezu. Pepegi zmieniasz? Tak. Ja swoje muszę też zmienić. Podjedziemy po Hanie i jedziemy do domu. Hania, tęskniłaś za nami, jak byliśmy na poszukiwaniach? Nie. Nie, no powiedz prawdę. Nie. Dobrze ci było u dziadków? Tak. Dobrze ci było? Tak. A powiedz, no spójrz teraz na mnie. Spójrz tu do kamery. Spójrz tutaj. Co? Tęskniłaś czy nie? Nie. I nie chciałaś z nami na poszukiwania jechać? Nie. A Tosia tęskniła? Nie. Oj, ale ja zabawę z Hanią. U nas małe zmiany. Hania chce coś powiedzieć. To jest Hania, ja jestem Tosia. Zmiana. Dzisiaj Hania chce być Tosią, a Tosia ma być Hanią. To kto dzisiaj będzie siedział w internecie i grał w gry? Nikt. No, a widzisz, cię przyłapałem. Tośka będzie cicha. Przecież to jest Hania, nie Tośka. No to jak to jest? To co, grasz w te gry czy nie? Oglądasz TikToki? No to Tosia będzie to oglądała, nie Tosia? Ja jestem Hania i pokażę wam, jak robię, jak czytam książki. A, ry, u, a, k, ły, nie, ły, o, ry, f, ty, ły. A
Wiesz, Hania, że ta książka jest napisana w języku angielskim, nie polskim? Ja wiem angielski. No to czytaj. Fy. O. Ry. Fy. No to co oznacza to? Orfy. Orfy? Orfy. Orfy. A ta książka jest o tym. Fantastycznie. Chcieliśmy się z wami pożegnać, a zarazem chcielibyśmy zaprosić was na naszego TikToka. TikTok. Oczywiście dwa, bo jeden prowadzę ja pod nazwą Rodzinka Detektorystów.pl, no i drugi prowadzi Krzysiu pod nazwą Odkrywca Historii. Czyli Ewelinka Rodzinka Detektorystów.pl, a ja kanał Odkrywca Historii. Także na TikToku też nas znajdziecie. I oczywiście prosimy też o lajki, komentarze, jak i też subskrypcje na YouTubie, bo tutaj będziemy częściej niż na TikToku. Jeszcze raz dziękujemy wam za obejrzenie filmiku i do zobaczenia w kolejnym. Do zobaczenia. Odkrywca Historii to sklep, który prowadzi sprzedaż wykrywaczy metali, cewek, propointerów, jak również magnesów neodymowych. Prowadzimy sklep internetowy www.odkrywcahistorii.com, jak również sklep stacjonarny w miejscowości Susz. Prowadzimy również sprzedaż ratalną, raty 0% paju. Pozdrawiam was obsługa sklepu Krzysiu i Ewelinka.